Kamera poszła. Dzień dobry. Adam Papaj, Biuro Projektowe Hydroterm Malborku, projektant instalacji i sieci obiektów realizowanych przez przedsiębiorstwo budowlano-remontowe Przyszłość Malborku. Dobry, Jacek Wośniewski, dział techniczny firmy Przyszłość. Wiemy o problemie od mieszkańców tak naprawdę, którzy są lokatorami budynków przy ulicy Słowackiego i Smoluchowskiego. Tutaj mamy oczywiście do czynienia z parkingami, garażami podziemnymi, które niestety w trakcie intensywniejszych opadów już kilkukrotnie zostały zalane. Problem na pewno jest Państwu znany. Chcielibyśmy zapytać Panów, jak do tej pory udało się Wam zdiagnozować przyczynę tak naprawdę tego problemu, no bo problem ma na pewno dużą skalę, gdyż no, budynki są praktycznie jeszcze nowe, a już chyba jeden z tych budynków, konkretnie przy Smoluchowskiego 7, bodajże sześciokrotnie już został zalany. Problem jest rzeczywiście, potwierdzam, i on nie dotyczy tylko tych dwóch budynków, tylko jeśli jeszcze nie dotyczy, to będzie na pewno dotyczył wszystkich budynków, które mają garaże podziemne wbudowane w budynki mieszkalne, a tak się w tej chwili dzieje w ostatnim czasie, że w ten sposób się projektuje, ponieważ plany miejscowe czy decyzje o warunkach zabudowy, na podstawie których realizuje się projekty, określają tak zwany współczynnik intensywności zabudowy i wynika z tego, że nie ma możliwości lokalizacji na działkach takiej ilości miejsc garażowych w poziomie terenu, która zaspokajałaby potrzeby albo wręcz była zgodna z wytycznymi innymi, mówimy o warunkach technicznych projektowania, albowiem na każdy lokal musi przypadać w tej chwili co najmniej jedno miejsce garażowe. W związku z tym, ponieważ no, to są też różne biznesowe sprawy, o których już nie ja decyduję, działki są też nie za duże, na których chce się no, lokalizować jak najwięcej mieszkań. Efekt jest taki, że jedynym rozwiązaniem są rzeczywiście garaże podziemne, bo one jak gdyby w tym momencie w powierzchni zabudowy się kształtują. No i powstaje problem, dlatego że te garaże mają odpływy, kratki, którymi woda powinna odpływać, a okazuje się, że w tych intensywnym okresie opadów deszczowych, tak zwanych deszczach nawalnych, które coraz częściej w ostatnich naszych warunkach klimatycznych powstają, one zamiast odwadniać, to powodują odwrotny skutek, czyli one nawadniają te garaże. I tak się dzieje na Smoluchowskiego i tak się dzieje również na Słowackiego. Problem polega na tym, że w tych właśnie okresach ta woda, która zalewała te garaże, to nie była woda w większości pochodząca z tego obiektu, którego to dotyczy, tylko wlewała się woda z sieci miejskiej. Sieć miejska na tyle była niedrożna, zresztą widać to, można po otwarciu studzienek w ulicy zobaczyć, jest ślad poziomu wody, na którym się kształtowały przepływy w tych okresach deszczy nawalnych i no, to jest prosta zasada fizyki, że woda szuka sobie ujścia tam, gdzie ma najswobodniejszy przepływ. W momencie, kiedy sieć miejska nie odbiera, to ona szuka sobie najbliższe możliwe miejsce, gdzie ten wylot znajduje. No i w przypadku tych ulic, o których mówimy, akurat trafiło na te budynki, gdzie woda się przelewa, po prostu z sieci wraca do budynków, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Ale to jest spowodowane w Pana opinii tym, że przekroje tych rur są za małe, czy jest za dużo po prostu rur w tej całej sieci kanalizacji? Znaczy za dużo wody odpływowej. To jest problem złożony, czyli tak to, o czym Pan tutaj wspomina, to jest wszystko razem, bo powiedzmy sobie, że kanalizacja miejska w tej części centralnej miasta była wybudowana w latach 1905-1907, kiedy nie było tak dużej intensywności zabudowy. Mówiłam o Malborku. Następny taki okres, w którym nastąpiła znowu taka urbanizacja, budowa sieci, to były lata 70. Do tego współczynniki normatywne, które przyjmujemy do obliczeń, które obowiązywały kiedyś, nijak mają się do tego, co nam w tej chwili z nieba płynie. My mieliśmy obowiązek jeszcze do niedawna obliczać rurociągi i wszyscy projektanci dla naszej strefy klimatycznej, czyli dla okolic Malborka, na poziomie około 130 litrów na sekundę na hektar.
W tej chwili te normy zostały już podwyższone i one kształtują się na poziomie 170 parę, 180 litrów, ale deszcze, które się zdarzają, dochodzą do 300 litrów na sekundę. Mówimy o tych deszczach, które występują raz na kilka lat, a w ostatnim czasie się nasilają, występują nawet kilka razy w roku. Jakie rozwiązania Państwo też proponują? Czy mieszkańcy też się zastanawiają, czy w momencie projektowania tego nie popełniono także błędu, nie wkładając właśnie tam większych przekrojów rur, gdyż jak można było zauważyć, bo tak jak Pan już wspomniał, dochodzi do tej cofki, gdzie są wpompowywane z powrotem te wody opadowe do tych garaży. No i niestety tutaj już mieszkańcy mówią o tym, że już mogło dojść do problemów w fazie projektowania. Czy tutaj Pan się zgodzi z taką? Nie. Gdybyśmy zrobili większą średnicę rury, to tej wody w garażu byłoby jeszcze więcej. Mhm. No bo ona, jeśli miałaby większy swobodny przepływ od strony ulicy, to po prostu wróciłaby jeszcze z większą intensywnością do środka, do budynku. Nie, problem jest ewidentnie po stronie sieci, która po prostu nie jest w stanie przyjąć, z tym, że ponieważ uczestniczy również w opracowaniach ze strony miasta wykonywanych, te działania są podjęte, tyle że jest to taka skala problemu, że tego się ani w ciągu jednego roku, ani w skali jednej kadencji nie jest w stanie rozwiązać. Akurat jeśli chodzi o Słowackiego, to jest położony w takiej największej zlewni miejskiej, która obsługuje, zlewni kanalizacji deszczowej, która obsługuje począwszy od systemu melioracyjnego poligonu i jeszcze terenów rolniczych, które są za poligonem w kierunku Sztumu, cały ten obszar wzdłuż tutaj centrum miasta, aż do wodospadów, takie, które znajdują się w centralnej części miasta przy dawnym sklepie sportowym. Także jest to olbrzymia zlewnia. Są podjęte działania, ja już uczestniczyłem w nich od lat 90. W roku 99 sporządziliśmy taką koncepcję na zresztą zlecenie Urzędu Miasta, która mówiła o pewnych problemach. Niestety tyle lat trwało przygotowanie projektu, a przede wszystkim pozyskanie środków finansowych. Są to bardzo duże inwestycje i w tej chwili rozpoczęła się realizacja kolektora deszczowego z dzielnicy Wielbark bezpośrednio do Nogatu, co spowoduje odciążenie centralnej części miasta, tej zlewni, o której mówimy. I nastąpią, że tak powiem, zmniejszone przepływy, więc to są duże inwestycje, tu jest wartość inwestycji rzędu 15 milionów złotych, na które trzeba było pozyskać środki, również zewnętrzne miasto nie było w stanie same tego z własnych środków zrealizować. Oprócz tego w tej chwili w ulicy Słowackiego jest realizowany projekt przebudowy całej ulicy, gdzie zaplanowano, już również projektowałem to zadanie, zwiększone średnice przekrojów. Tym niemniej tu, jeżeli samo zwiększenie średnic w ulicy Słowackiego nic nie da, spowoduje tylko jakby opóźnienie tego zjawiska, z którym mamy w tej chwili do czynienia, bo więcej rur się od momentu, kiedy deszcz zacznie padać, tej wody zmieści się w tych rurach. Natomiast w którymś momencie ta woda w dalszym ciągu nie będzie w stanie odpłynąć i problem się powtórzy, czyli zjawisko cofania się wody do tych miejsc, które najniżej położonych, będzie miało również miejsce. Więc ten problem jest dalszy. W tej chwili zresztą z inicjatywy szefa dyrektora firmy Przyszłość spotkaliśmy się chyba z 5 razy z zarządem miasta, znaczy z wiceburmistrzem Wilkiem i pracownikami technicznymi, urzędnikami, którzy zajmują się tą problematyką miejską, gospodarki komunalnej. Także próbujemy w tej chwili ten problem opanować, w sensie takim, że miasto zleciło mi już bezpośrednio opracowanie pewnych fragmentów koncepcji opinii technicznych, jeśli chodzi o rozwiązania takie chwilowe. Następne spotkanie mamy zaplanowane na 20, chyba na godzinę 9 po powrocie burmistrza Wilka z urlopu. I tutaj ono będzie głównie nastawione na problem takich rozwiązań tymczasowych, ale które powinny w sposób istotny tutaj poprawić sytuację w rejonie ulicy akurat Słowackiego. Chodzi o to, że tam powstają nowe tereny inwestycyjne. Jest 40 hektarów przewidzianych planem miejscowym między ulicą Jagiellońską, Zakopiańską do zabudowy. Jeśli te obiekty zostaną wybudowane, jeżeli równocześnie zostaną pozostawione problemy uzbrojenia
miejskiego bez zmian, to ten problem jeszcze będzie większy. Słowackiego również się zabudowuje, bo przecież mamy plan miejscowy obejmujący obszar między ulicą, między szpitalem powiatowym a szpitalem jerozolimskim. Jeżeli te obiekty powstaną, to z łąk, z ogródków działkowych, które tam w tej chwili funkcjonują, mają naturalną retencję, powstaną osiedla z zabudową, z chodnikami, z parkingami, które spowodują bardzo szybki odpływ bez tej retencji, którą w tej chwili mają tereny rolne i sytuacja będzie jeszcze gorsza. Nasz pomysł polega na tym, żeby w tej chwili po pierwsze wrócić i odbudować system rów melioracyjnych na długości ogródków działkowych. On został, jest to odbiornik, kanał poniżej tych wszystkich budynków, które są narażone na to zalewania, który został gdzieś tam na początku lat 80. z rowu melioracyjnego przekształcony w kanał o średnicy niewystarczającej dla przepływu, stanowi tam w tej chwili takie wąskie gardło. Po drugie, to już na komisji architektonicznej w mieście, wizualizowaliśmy ten problem mocno, żeśmy podnosili. Rozwiązaniem takim, które również poprawiłoby sytuację, byłoby wybudowanie zbiornika retencyjnego ziemnego, czyli niskonakładowego, na kanale, który by powstał między na długości ogródków działkowych i wzdłuż granicy ogródków działkowych i terenów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Tam zresztą też w tej chwili... To jest na razie koncepcja. To jest konkretny pomysł, który próbujemy w tej chwili włączyć, że tak powiem, uruchomić, przekształcić w czyn. Zresztą z tego, co rozmawialiśmy tutaj na poziomie przedsiębiorstwa Przyszłość, sądzę, że tak jak i Przyszłość, tak i przyszli inwestorzy mogliby być na zasadzie partnerstwa włączeni do tego projektu. I partycypować w kosztach. Oczywiście, że tak. Bo w tej chwili budowa jakichś lokalnych zbiorników na działkach, na których będą powstawały budynki przy tych małych powierzchniach, generuje tak duże koszty, podwyższa koszty inwestycji, że jest to niecelowe. Zapisy w planach miejscowych mówiące o zagospodarowaniu wód deszczowych w ramach działek budowlanych są w ogóle, które są w planach miejscowych tutaj opracowanych przez miasto, są w ogóle bezsensowne, dlatego że warunki wodno-gruntowe i wielkości tych działek uniemożliwiają takowe zagospodarowanie, więc po prostu potrzebne są działania systemowe, kompleksowe. Jest jeszcze jeden problem, który uważam też powinien być, to już mówię jako mieszkaniec miasta, rozwiązany, to jest kwestia podeksploatacji sieci. Mamy sytuację w mieście taką, gdzie sieci wodociągowe i kanalizacyjne pozostają, operatorem tych sieci pozostaje wyspecjalizowany zakład przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Natomiast sieć kanalizacji deszczowej jest w administrowaniu i właściwie w eksploatacji Urzędu Miasta, który tak naprawdę na co dzień dysponuje środkami technicznymi, a nie ludźmi. W związku z tym wykonywane te wszystkie czynności są związane z użytkowaniem tych sieci przez firmy zewnętrzne, które są wyłaniane w drodze przetargu, a tylko doraźne jakieś awarie, zapchania sieci są usuwane na zlecenia jakieś indywidualne kierowane do wodociągów. Moim zdaniem powinny być te sieci, eksploatacja tych sieci również przesunięta, oczywiście wraz z jakimiś środkami, które za tym by poszły do wyspecjalizowanej jednostki właśnie do tych przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, co dawałoby jakąś większą szansę szybszego reagowania w przypadkach takich losowych, czy właśnie zwiększonych opadów, czy w ogóle jakiejś planowej eksploatacji sieci. Sądzę, że to też jest kierunek, na który należałoby się zastanowić. Czy w Państwa opinii jakby problem leży tylko i wyłącznie po stronie kanalizacji tej całej sieci, po stronie miejskiej, czy w fazie projektu mógł być popełniony jakiś błąd, do którego trzeba by było się uderzyć w pierś i powiedzieć, faktycznie nie przewidzieliśmy czegoś? Nie, no więc sieci, te projekty, jeśli chodzi o wszystkie media, zarówno wodę, jak i kanalizację sanitarną i deszczową, są opracowywane w oparciu o projekty, które są wykonywane w oparciu o warunki techniczne, które wydaje miasto. Miasto wskazuje miejsce podłączenia. Gdzie, jak natomiast projektant określa ilości tych wód i oblicza średnicę przewodu. Jeśli chodzi o średnicę przewodów i sposób odprowadzenia z działek, uważam, że nie ma żadnego błędu.
Natomiast problem polega na tym, że te sieci, które już są w ulicy, które są wskazane jako odbiorniki, po prostu nie są w stanie tego wszystkiego już przyjąć. Czyli podsumowując tak naprawdę, idąc dalej, samych mieszkańców, przedsiębiorstwo tak naprawdę też może czuć się poszkodowane tą całą sytuacją. Tak, tak jest. Ja bym chciał się Was zapytać, jaki wpływ tak naprawdę może to mieć na samą konstrukcję budynku. Jak widzieliśmy na zdjęciach i filmach, które zostały przesłane do naszej redakcji, przy ulicy Słowackiego ta woda wdziera się już nawet sufitem i ona kapie stamtąd, więc po kilkukrotnym podmyciu całej tej konstrukcji, no na logikę, nie jestem inżynierem, ale no jakiś wpływ na całą konstrukcję przecież to może mieć, prawda? Znaczy, odpowiem w ten sposób, że obecnie, jeżeli chodzi o Słowackiego 31, na obecnym etapie, w porozumieniu z panem Adamem, doszliśmy do wniosku, że na własny koszt zabezpieczymy to, mimo że to nie jest nasza wina. Wykonamy klapy zwrotne, założymy na instalacji tej deszczowej w studniach. Ponadto robimy już, wykonujemy odwierty i jakby spusty wody awaryjne. Tak? Czyli w przypadku napełnienia się tej instalacji deszczowej, awaryjne wpusty spuszczą tą wodę i nie będzie już przypadków zalewania przy ulicy Słowackiego 31. Jest to już wykonywane, pomimo że to nie nasza wina, tak? Ale już to robimy, pan Adam przedstawił koncepcję, w jaki sposób mamy to zrobić i jest to wykonywane. Problem tak. Wygląda, że to rozwiązanie nie jest rozwiązaniem stuprocentowym, bo ono zabezpieczy przed powrotem wody z sieci miejskiej do budynków. No ale gdzieś ta woda, która z dachów spływa z terenu działki, będzie miała na ten moment, kiedy klapy zwrotne się zamkną, no również przepływ zamknięty, więc jakiś tam problem w dalszym ciągu pozostaje. Także, który musi być rozwiązany już systemowo po stronie miasta. To, o czym mówiłem, czy to będą zbiorniki retencyjne, czy to będą przewód zwiększenie średnic przewodów rurociągów, to jest jakby no, sprawa do wyboru i do decyzji administratora miasta. Natomiast na pewno nie jest rozwiązanie to stuprocentowe. Natomiast z oględzin tego budynku, to już jest akurat poza moją branżą, zauważyliśmy, zresztą to również i tutaj wykonawca tego budynku zauważył, że tam woda nie tylko wdziera się z sieci, mówimy w tej chwili w dalszym ciągu ulicy Słowackiego, ale wlewa się również z sąsiednich działek. Akurat położonych wyżej, tu chodzi o ten teren cmentarza dawnego na zapleczu szpitala Jerozolimskiego, więc też mają być podjęte takie działania, które spowodują odprowadzenie tej wody poza działkę, więc wszystkie no, takie na ten moment możliwe do wykonania rzeczy przez przedsiębiorstwo Przyszłość no, są przewidziane rzeczywiście do wykonania i są decyzje szefa firmy o wygenerowaniu środków na ich wykonanie. Natomiast to, co Pan pytał, na pewno ten budynek w jakiś sposób ulegnie jakieś tam. Uważam, że póki jeszcze to są tego typu ten czas, że tak powiem, będą te szybko usunięte te wszystkie dolegliwości, to no, jest w stanie wrócić, że tak powiem, do stanu pierwotnego, bo to się da w tej chwili osuszyć. Jeżeli ta sytuacja pozostanie na dłużej nieopanowana, no to grozi to rzeczywiście destrukcji takiej trwalszej, która już będzie miała poważny wpływ na stan techniczny, na wartość tego budynku. Także tutaj sądzę, dlatego te działania zostały podjęte i szybko, no żeby zapobiec takiej sytuacji. Czy mieszkańcy zwracają się do Państwa już z jakimiś roszczeniami? No bo jak nas informują, przynajmniej w miejscach garażowych, głównie przy ulicy Smoluchowskiego były trzymane różnego rodzaju rzeczy, nie tylko pojazdy, tak jak przy Słowackiego, no ale tam są miejsca garażowe, piwniczne, które także zostały zalane. Czy tutaj już ze strony mieszkańców są składane jakieś roszczenia w związku z utratą wartości bądź w ogóle jakiegoś mienia? To znaczy do nas są skierowywane już roszczenia, tak? Tylko że my te roszczenia cedujemy na Urząd Miasta, bo po prostu no nie, my nie jesteśmy winni temu, tak? My wykonaliśmy zgodnie z warunkami technicznymi, z projektem wykonanym przez biuro projektowe. Miasto nam odebrało to. A że ich sieć nie odbiera, my na to wpływu nie mamy, tak? My i tak tym lokatorom teraz pomagamy, żeby ich zabezpieczyć, ale tak jak pan Adam powiedział, może być taka sytuacja, że tą wodę, którą teraz odprowadzimy poza budynek, no to przyjdzie następny, pan powie, że mu trawnik zalaliśmy, tak? I się jeziorko stworzyło, tak? Ta woda nie ma gdzie spłynąć, my ją od budynku cofniemy, bo już teraz to wykonujemy. Ale tak jak mówię, te ubezpieczenia i tak dalej, roszczenia to nie do nas.
My, to był ubezpieczyciel, my to wytłumaczyliśmy ubezpieczycielowi, bo już był tam, ze Szkody przyjechał pan. No my to skierowaliśmy do Urzędu Miasta, no to nie jest nasza wina, dlaczego my mamy ponosić konsekwencje takich zadań, tak? A jeżeli chodzi o samą też kwestię państwa mienia, czy wy będziecie się starać jakby egzekwować zwrot kosztów poniesionych w związku z koniecznymi naprawami bądź tymi inwestycjami, rozwiązaniami tymczasowymi, które także przecież będą wiązały się z kosztami z państwa? To znaczy, powiem w ten sposób, my tracimy dobre imię firmy przez taką rzecz z naszej winy, tak? My zrobimy to, pomożemy ludziom, po prostu w ramach, nie chcemy zwrotu tych pieniążków, tak? My to wykonamy, zrobimy, ale żeby to po prostu ludzie też zrozumieli, że to nie jest nasza wina. My na to nie mamy wpływu, tak? My im pomagamy, a oni mimo to do nas przychodzą i nas męczą, tak? Zwykły Kowalski myśli w ten sposób. Zapłaciłem tak, za mieszkanie. Tak, tak. Wziąłem kredyt praktycznie na całe życie. I on przychodzi. Kupiłem miejsce garażowe pod ziemią, a od czasu do czasu dostałem gratis w postaci basenu. Chyba nie o to chodziło. Oczywiście, mają rację. Ja jeszcze tutaj dopowiem, że ponieważ mówiliśmy więcej na temat słowackiego, to dopowiem na temat smoluchowskiego. No, miasto się poczuło też, myślę o urzędzie, jeśli chodzi o to, o jakieś no, ze swojej strony problemy, które musi rozwiązać. I tam konkretnie, jeśli chodzi o Smoluchowskiego, zostały podjęte przez miasto i za pieniądze miasta następujące działania. Po pierwsze, została zlecona ekspertyza, którą wykonaliśmy na zlecenie miasta, obrazująca tą sytuację jakby i określająca przyczyny tego stanu rzeczy. To jest jakby raz, z której wynikło, że rzeczywiście te rurociągi, przekroje tych rurociągów są zbyt małe. W związku z tym miasto nam zleciło również wykonanie projektu sieci równoległej właśnie na tym odcinku, gdzie położony jest ten budynek, do kanału Ulgi. I z tego co wiem, będą zabezpieczone środki na przyszły rok na wykonanie tego projektu. Ponieważ temat jest na tyle ważny i pilny, że no, zalewa ciągle, więc nie powinniśmy czekać z rozwiązaniem tego problemu do następnego roku, do następnych zalewań. Miasto podjęło kolejną decyzję o wybudowaniu na swój koszt, na działce inwestora, zbiornika takiego retencyjnego dla mieszkańców, dla tego budynku, który będzie przyjmował ten deszcz nawalny, przynajmniej przez pół godziny, i montaż klapy zwrotnej, która spowoduje właśnie to, żeby się z ulicy nie wlewały ścieki do tego garażu. I na prośbę miasta przygotowaliśmy rysunki takie robocze, które zostały przekazane do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które już jest w fazie przygotowania, jeżeli nawet nie rozpoczęło wykonawstwa tego, to lada dzień będzie to wykonane. Oprócz tego, w momencie, kiedy ta cała sytuacja w ubiegłym roku właściwie została nagłośniona, to miasto wykonało remont separatorów, które są na wylocie tego rurociągu do kanału Ulgi. Okazało się, że tam były problemy z drożnością, co też powodowało zahamowania w szybkim odpływie wód deszczowych i też angażując środki i angażując firmę specjalistyczną, zostały wymienione te wszystkie instalacje w środku tych separatorów. Także miasto się poczuwa do tego, tak przynajmniej wynika z tych działań. No i jakieś tam środki na to przeznacza i jakby temat podejmuje, nie zostawia, więc też czuję się jakby z tego tak nie, no, należy wnioskować, że to nie jest tylko, to jest tak gdyby potwierdzenie tego faktu, że nie jest to problem firmy wykonawczej i tylko, i nie jest to problem projektu, jest to rzeczywiście problem sieci. I tutaj, no, jak widać, działania są i one są takie, no, w miarę skoordynowane. Tam oczywiście jest jeszcze działanie i administratora budynku, który interweniuje, mieszkańców samych, z którymi było spotkanie w Urzędzie Miasta. Także tutaj są ze wszystkich stron podejmowane działania, naciski ze wszystkich stron, dlatego też widać, że są jakieś tego rezultaty. Szkoda, że dopiero teraz. A czy nie jest problemem to, że chociażby budynek przy Smoluchowskiego po prostu został zamiast odbudowany? On jest jakby w takiej niecnej. Jest najniżej ze wszystkich otaczających budynków rzeczywiście. Mieszkańcy wskazują, że to może akurat tutaj jest. Tak, i o tym decydować, tak? Tutaj już musiałby projekt i
to trzeba by było się pytać głównego projektanta, tak, który wykonał projekt. Którym był architekt. Czym on się kierował, tak? Może było jakieś zalecenie, czy coś miał na myśli. Jeżeli ja bym budował dom dla siebie, to od razu bym zwracał uwagę na to, jak wybuduję go w tym miejscu, czy nie będę miał problemu z tym i z tym. Jeżeli Państwo go budowali, czy wtedy już nie przyszło na myśl... Nie ma na etapie projektu. My mamy warunki wydane, tak? Mamy warunki przez miasto, przez wodociągi, przez energię i tak dalej. Muszą być to warunki spełnione. Projektant, główny projektant koordynuje wszelkie roboty, czyli sieciowe, architekturę i tak dalej, tak? On decyduje o posadowieniu budynku, nie my. On ma wszystko mając, wiedząc, on wykonuje projekt. I my jesteśmy zobowiązani wykonać ten zgodnie, budynek zgodnie z projektem, tak? My nie możemy sobie rzędną regulować, tak? I tak dalej, tak? Otrzymujemy projekt, pozwolenie na budowę i realizujemy ten robot. A czy kupujemy jest... działkę już wtedy, to nie było zastanawiające? Nie, nie, nie. No wybudowaliśmy tam kilka obiektów, nie było takiego problemu, tak? I obok siebie te obiekty były, tak? Także tam obok się też przedszkole pobudowało, no inne tak, obiekty. Tylko ten także... ewidentnie jest w tym punkcie prawie zero chyba, jeżeli chodzi o wysokość. No, no, no tam jeszcze dochodzą problemy wielkości znowu działki, bo rzeczy, które architekt musi uwzględniać, brać pod uwagę, to jest kwestia podjazdu dla niepełnosprawnych, ich kątów nachylenia i tak dalej. Gdyby ten budynek był wyniesiony, to podjazdy musiały być dłuższe, być może, bo to nie jest, to nie było moje zadanie, analiza pod tym kątem projektu, no musiały, mogły się nie mieścić po prostu na działce. Więc tutaj czynników, które muszą być uwzględnione, które na pewno były uwzględniane, jest wiele i one na pewno spowodowały to, że ten budynek został zagłębiony w ten sposób względem, ale no tu rzeczywiście trzeba byłoby spytać o to architekta, bo w tym momencie on był decydentem. Czyli reasumując, jeżeli mieszkańcy mają już problem z tymi zalanymi jakby częściami swoich nieruchomości,